Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony z kanałem StarCraft. Jak widzicie, ale o co tu chodzi? Dlaczego to nie jest StarCraft? Bo to nie jest StarCraft, to jest Warfighter. Zapraszam serdecznie na tak zwany odwyk. Cóż to jest odwyk? Odwyk to jest takie coś, kiedy ja gram sobie w coś innego, co nie jest StarCraftem. I to jest dla mnie o tyle ważne, że mogę sobie trochę odpocząć, bo co za dużo StarCrafta, to niezdrowo, co za dużo, to i Ultralisk nie zeżre, tudzież Roach, chyba Roach bardziej by tu pasowało. Więc Medal of Honor, zaczynamy, gramy na X, będę sobie grał na Xboxie. Okej, nie wiem o co biega, mam tutaj coś bronić, tak, e-mail 85 to jest mój nick, jakby ktoś chciał mnie dać na tym wszystkim, ja gram sobie jako Grom Assault, niech będzie. Pierwszy raz w życiu w to gram. Od razu mówię, od razu ostrzegam. Nie wiem o co biega i jak biega. Tak, gram na padzie. Więc zobaczmy, odwykujmy się trochę. To jest beta jeszcze. Darmowa beta na Xboxa, trzeba tylko mieć wykupiony. Dobra, granat. Tradycyjnie, graficznie to czegoś nie u... O, zabiłem. Chyba. Graficznie tutaj tyłka nie urywa, no ale nie może urywać, ale trudno. Ma być fajnie, fajny gameplay. Okej, tym przysiądźmy sobie. I łubudu, łubudu, dwa razy, dwa strzały. Od kogo z boczku se stał gat? Jeden szybko mnie zabił. Niech mu tak będzie. Body spam. Ła, zdycham. Więc przy kimś się narodziliśmy. Oczywiście od razu zdechł. Od razu padamy. Chyba to za szeroko to rozwinięte. Więc wycofajmy się z tego, co widzę. Może się wycofać. Okej, więc wycofuję się. Gdzieś tutaj w nowym miejscu mam się pokazać. Jakieś zadania są chyba do wykonania, ale mi się nie chce wykonywać. Tradycyjnie tutaj mamy broń. Widzimy, gdzie jest nasz kumpel. Pilnujemy go. Nie wiem, czy mi się to do końca podoba. No i nasz kumpel jest trupem. Jakim cudem, jak widzę tamtego, to ja nie wiem. Ale o to w tym wszystkim chodzi. Dlaczego ja go widziałem? Jakim cudem ja go mogę widzieć? To trochę tak cheatowizja tak zwana. Nie czaję. Osoka mam. O, i zostałem po raz kolejny ustrzelony. Osoka mam, dlaczego nie mnie widzą? Tak wiem, lamie. Ale że niby co, przeciwnie, że moi ludzie go widzą, to ja też go widzę? Dałem taką broń. Aha, mogę sobie tutaj coś zmieniać. No, na razie jest przyblokowane. A dobra, może coś z optyki, pobawimy się optyką. Nie możemy. Nie, czyli tyle co nic. Jeszcze paint job, ale paint job mnie nie obchodzi. To nie jest job, który mnie obchodził. Więc tak, tutaj widzimy faceta. Nie wiem jakim cudem, dlaczego ja go widzę. Ale to może odkryjemy później. Okay. Jak zawsze w nowych FPS-ach, w nowych FPS-ach, których wcześniej nie graliśmy, zwykle jest ten mały problem. Aha, dobra, mamy tutaj nóż. Tasa, którym bijemy i pilnujemy, bronimy tego, więc kamper jada. Jebut! Coś wybuchło. Więc przejdźmy sobie gdzieś dalej, skoro tam to wybuchło. Tu nikogo nie mamy. Okej, nie znam mapy, jak się nie zna map, to tak jest. Tutaj jest tym. Zmiana broni. Przykucnijmy sobie i przykampmy się, tak jak najwięksi na YouTubie zawsze kampują. Okej, Boże, wiecie co? Powiem wam szczerze, z chęcią mów to... Gin, gadzie jeden! Ginął. Chyba. Nie wiem, albo ktoś inny go zabił. Żałuję, że nie mam tego, że nie ma bety na peceta, z tego względu, że pewnie graficznie wyglądałoby to o wiele przyjemniej dla oka. A na Xbox, jak wiemy... A, jeszcze inny numer! Tutaj już wiem, o co biega. Na Xboxa ma być... ta gra ma wyjść na dwóch płytach. Ma być możliwość instalacji tekstur w wysokiej rozdzielczości. Okej, to w sumie was... Badaj na szaf, masz granata. Czochraj się. Dlatego tak obrzydliwie wygląda, bo to jest beta jeszcze w sumie. Jej! Zabiłem Szymskiego, cokolwiek on nie jest. Ktoś tutaj do mnie strzela, gdzie się przeładowuje kwadracikiem. Tak, nie, X-em, przepraszam, z tym kwadracikiem. X-em przeładowujemy i szukamy dalej. Ależ mi brakuje w takich momentach. Przyzwyczaiłem się do dobrej jakości grając. Jest odrzut w tej broni, czyli jest coś jak odrzut. Nie jestem pewny. Idziemy do jakiegoś kółka. Na prawo, szefie, na prawo, na prawo!
Nie chcę tutaj z nim być, tak? Okej, już jesteśmy. No, odrzut jakiś tam jest. Da się przeskoczyć? Da się przeskoczyć. Więc chwali się. Jest możliwość skakania. No, że jak się grało w Battlefielda, to była jednak pewnego rodzaju różnica w jakości. Przyznam się od razu, że nie grałem w pierwszy Medal of Honor, ten z tej nowej wersji. Gdyż tak. Nie miałem jakoś ochoty go kupić, a ja w piraty nie wierzę. Znaczy, wierzę, słyszałem, że są takie. Wierzę, że istnieją. Nie wierzę w sens kupowania piratów. To jest, nie chce się grać. Kiedyś się tego miało całą masę tych piratów, a teraz nie ma sensu. Okej, czyli podpierdzieliłem mu apteczkę. Niech mi będzie. Wow, a w plecy, gad. Ja zabiłem kogoś, zabiłem jednego na pewno. Ale jak mnie w plecy grzmotną. No gad jeden. Jak chcę do kumpla. Przepraszam. Zobaczmy więc, co się tutaj dzieje. No tak się zastanawiam, czy będziemy mieli tutaj coś, co wyjdzie ponad standard, czy będziemy mieli, no niestety, kolejną podróbkę Call of Duty. Ale to, no trzeba jeszcze na to poczekać, prawda, aż wyjdzie, żeby wiedzieć, żeby się ustosunkować do tego. Najbardziej żałuję, że nie ma możliwości dostępu do, no na PC-cie, żeby pograć w lepszej jakości. Bo to jednak jest pewnego rodzaju różnica. To mam wielką prośbę na kanale, nie zaczynajcie mi tej kolejnej wojny typu konsola, PC, bo to nie ma sensu. Jak ktoś mi będzie mówił, że to są jedne jest dla biedaków, drugie nie wiadomo dla kogo i tak dalej, to będę banował. Nie ma sensu. Pamiętajcie, ważne jest, że lubicie coś, gracie, proszę bardzo, a wywyższanie się, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Aha, dobra, czyli teoretycznie go tam widzę, poświetla się, tak? Widzę, że on gdzieś tam jest. Okej, no, to co dalej? A i spokojnie, to, że teraz jest... To, że w tym momencie jest to jakaś inna gra na kanale, to nie znaczy, że ja przejdę całkowicie coś innego. Po prostu jest odwyk, odpoczywamy od StarCrafta, czymś innym trzeba się trochę zająć, trochę pograć, bo można by zwariować. O, ktoś mnie... mam wrażenie, że facet się... Niemiec! No, schował się gad jeden. O, tym razem mam... Tomahawka, tak? Wszyscy wiemy, że komandosi lubią biegać z tomahawkami. To jest tak... Takie fajne ostatnimi czasy. Okej, szukamy dalej czegoś tutaj ciekawego. A, rzucimy sobie granatem. Granatem poszło se. Na razie chyba tylko granatem zabijam, z tego co patrzyłem. Czy jest tutaj coś fajnego typu wślizg? Pamiętam, że w Modern Warfare... czy w Call of... Co to nie jest Modern Warfare, tylko wy, o Jezus Maria, żeby zapominać nazwę gry. Medal of Honor w jedynce w kampanii był ślizg, który mi się bardzo podobał. Gilgazie 1. A dobrze, Nemesis, to był moje Nemesis. Nemesis w Resident Evil trochę inaczej wyglądał niż tutaj, ale nie pójdzie. Więc się przykampmy chwilę. O, ty gadzie 1. Niemiec. Zmieniamy broń. Czy ja potrzebuję muzzle? Nie potrzebuję moim zdaniem muzzle. Czy potrzebuję? Ja nie chcę go w ogóle. Jak się tutaj wyłącza, żeby nie było? Mam rozciągnięte trochę chyba tutaj... co jeszcze? Jakieś dodatki? No niech będzie. Paint job. Zobaczmy, czy jobsa mam jakiegoś... No też nie można zmienić. Hamstwo, nic nie mogę zrobić. Dobra, to gramy dalej. Przy jakimś kumplu się narodziłem. Okej, jest. Fajnie, że mam też podłąd dokładnie obok kogo chcemy się na nowo narodzić. Nie ma więc żadnych głupich akcji. Chodź tutaj, widzę cię. Gini. Gini! Nie zginął. Coś ewidentnie się zepsuło. Wybucha? Nie. Kurde, wybuchłem od czegoś. Nie wiem od czego. Ej. Lipton Ice Tea. No dlatego cytrynowa. Lipton Ice Tea. Nie lubię cytrynowej Lipton Ice Tea. Była lepsza. Brzoskwinio, chociaż kiedyś była lepsza. No, o czym ja mówiłem? W jakiejś dziwnej grze. Tam coś jest, więc rzućmy granatem. Wycelujmy coś. Łepek nie, żadnego headshota, szkoda. No już miałem tej nadzieją headshotowania.
Obawiamy się. Zanim padną pytania, w jaki sposób nagrywasz się na konsoli, to już mówię, używam X-Splita oraz takiego karty do przechwytywania Avermedia, nie pamiętam jaka, dosyć starsza. To ma być jakiś Dragonfire, co to jest? To jest z góry podleci, tak, bo ostrzał. Fajnie, że się pokazuje, że tam za chwilę coś będzie, podoba mi się i że pokazuje dokładnie co. Tak. A dobra, damage assist, czyli są jakieś tam punkty za ubicie, no wytrój morskie. Nie chciał. Mam jeszcze jakiś granat? Skończyły mi się granaty. I to lipa. Lipa, biegniemy. Oj, brzoza jednak. Ja nie lubię takich akcji. Jeszcze zostało nam 3 minuty, ale mamy bronić, tak? Chyba nie mogą tutaj nic podkładać. No fajnie, niech my będziemy bronić, a oni niech się tam męczą. Cały czas. Defend. No to bronimy się. O, i zaraz jakieś punkty dostaję, więc za to pewnie będę granat launcher. O, będę nobem z granatnikiem. Lubię nobić granatnikami. No, ogólnie fajnie. Powiem wam jedną ciekawą rzecz, którą dosyć lubię na temat konsol. Jestem lepszy, jeżeli trochę gram. Lepiej mi idzie granie na konsoli niż na... Dlaczego ja go widzę? To mnie zastanawia. Lepiej mi idzie granie... Sam siebie zabiłem? Pięknie. Lepiej mi idzie granie na konsoli, tylko jeżeli już trochę wprawy nabiorę, niż na PC-cie. Konsola więcej błędów wybacza. Tak mi się wydaje, ale zaraz pewnie ktoś powie, nie, jesteś nobem i nie znasz się. Jak raz zrobiłem filmik, pierwszy raz kiedyś nagrywałem film z Gears of War 3 chyba. I autentycznie grałem tam hordę. Pierwszy raz w życiu dostałem całą litanię błędów, jaką popełniam i z masą brzydkich słów na temat mojego nobiarstwa. A ja, gdzie delikatnie od razu powiedziałem, słuchajcie, ja pierwszy raz w to gram. Nigdy wcześniej w to nie grałem. Więc błagam, zlitujcie się nad mojego nobiarstwa. Może to gdzieś tam wpadnie. Body kill. Nie wiem, co to jest body kill, ale niech będzie. Killjoy. Okej, czyli jakieś punkty. Nie widzę żadnych perków, żeby coś się działo. Typu zabij 10, będziesz super hiper wyczesany, dostaniesz nie wiem co. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Za krótko jeszcze w to wszystko gram. W sumie, jak mówiłem, pierwszy meczek. Więc na żywca będziecie widzieć. Podchodzimy krok za krokiem, patrzymy na minimapę. Jeśli się nie mylę, minimapa jest równie ważna. O, już mnie zabił. Jest równie ważne, co w StarCraftie, a że i tutaj nie patrzę, to już nie mój problem. Odpaliłem w ogóle Xboxa pierwszy raz od paru ładnych miesięcy. Akurat zanim się skończy, to są miesiąc chyba tego Xbox Live, czy Gold, czy jak tam było, i cholerstwo. Po plecach. No cóż, czekam na wersję PC na 100%, jak będą lepsze tekstury, wtedy zobaczę. Bo ogólnie gra jaka jest, no każdy widzi. Moja ranga numer 1. Oczywiście sobie tutaj wyskakuje z boczku, podoba mi się. Fajnie się wchodzi tutaj na bodycam, że widzimy co się dzieje, nie trzeba ryzykować, że wpadniemy pod ostrzał. To mi się akurat podoba. Oho, słyszę dźwięk. Nowa muzyczka. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że chyba zaraz będzie koniec, ale wygrywamy. Więc niech oni się tam czochrają, skoro my wygrywamy. Dzięki, szefie. Ktoś mi tutaj uratował tyłek. Zawsze jest miło, jak ktoś ci ratuje plecy. Okej, idziemy, co się tutaj dzieje? Idziemy na kamikadze. No i właśnie tak się dzieje, jak idziemy na kamikadze. Ale kogoś zabiłem chyba, prawda? Zabiłem kogoś czy nie? My soldier, my gun. This is my rifle, this is my gun. One's for shoot, one's for fun. A, granaty, ratuj tam mnie granaty. Granaty zawsze imba. Właśnie tutaj jednej rzeczy nie zauważyłem, nie wyświetlało mi się, że granat gdzieś wyskoczył. To teoretycznie dobrze, tylko nie wiadomo, czy dzięki temu granat nie jest imba. Jeżeli będzie za dużo, zaraz mortar uderzy. Okej. Fajnie, że się pokazuje, czyli to oznacza, że pewnie to jest niebezpieczne dla nas. I wygrywamy. Scoreboard jest. Trochę tu się przeskakiwanie nie podoba. Emil, email. Arms, disarm, kills 6. No. A, jeszcze dalej gramy, okej. Okay. Spoko, czyli mam tylko się utrzymać jeszcze raz. I wygrywamy, ktoś powiedział. Luzik.
A, no dobra, rozumiem, bo to jest best of five. Innymi słowy. Więc też w sumie fajne. Takie best of five zagrać. Jest 2 do 1 dla nas, dla dobrych, dla polskiego oddziału, dla Gromu. Właśnie Gromem może grać, nie wiem, czy zauważyliście. Coś tutaj myszką zrobił, wyświetliło się nie to, co trzeba. Przepraszam najmocniej. Schowajże się. Nie mam już. Oj! A prosto w twarz. Nie lubię tak po twarzy. Boli, boli. Granat nic nie pomógł. No dobra, to lecimy dalej. Dobra, cicho, muszę wejść tutaj w Silent Assassin mode. O. I nie, wcale nie przypominam Ewoka w tym. Nie widzicie, jak Silent Assassin mnie zabił? Kill him, kill him all. Ciekawe, czy ja w ogóle dobrze to nagrywam, czy też się w ogóle nie nagrało. Ja chcę change weapon, chcę broń zmienić. Co to... Aha, dobra, mogę, nie mogę nic zmienić. To ząg. Kiedy będę mógł? W innym wcieleniu. Okej, dobra, tutaj zmień chociaż optykę. Może na coś? Na razie nie. Shit. Czy ja cokolwiek mogę zmienić na dzień dobry? No oczywiście, że sobie mogę zmienić. Dobra, to gramy. Deploy. Spoko, idziemy. Powinien powiedzieć siema, a nie... O, Blackhawk. A, fajnie, zjeżdżam. No nie, to mi się w sumie podoba. Możemy sobie gdzieś tutaj zlecieć. Ktoś do mnie jednak strzelał. Ewidentnie widziałem. Gień gadzie, jeden. A, dobrze dostał. Jeszcze Avenge. Świetnie. Widzicie, Silent Assassin Mode działa. Wow, mina. Ach, nie zadziałał. Granat rzuciłem chociaż? Nie rzuciłem, szkoda. Dobra, zajmijmy to, bo się robi gorąco jakoś. Dla wszystkich tych, którzy chcieli wiedzieć, kiedy są słuchawki, bo to też pewnie będzie takie pytanie. Shock Spin od TT Sport. Czy są wygodne? Tak, do gier są bardzo fajne, są mega wygodne dla mnie. Więc lecimy dalej, zobaczmy na dole, coś jest. Nie ma nic. Jak to się robi? A dobra, tu jest tasak. Coś podłożyli. Oj nie, to nie może tak być, bo będę musiał dłużej wam tutaj to streamować. Nagrywać, znaczy się. Myślałem, że tam ktoś jest. A, rzućmy granat. Granat w te, granat w tamte, to nikogo naprawdę nie obchodzi. Też był Polak, widziałem tego mega wąsa. Więc albo to był Polak, albo gwiazdo porno z lat 70., 80. Nie wiem, jak oni się ubierają, tak mi koledzy mówili. No kurde, coś go zabić nie mogę. Kurde. Więc jednak trzeba celować. To nie jest... Jestem przyzwyczajony trochę do tego, do Battlefielda trójki, gry na hardkorze. Strzelało się 3 razy i facet padał. Nie trzeba było nawet mocno celować, byle tylko gdzieś tam przytrafić w niego. Okej, jesteśmy przy jakimś kumplu, to jest mój buddy. Wab, ciekawe, czy to znaczy te wab. Warszawa? Coś się tam udało. Ja lubię ogólnie rzecz biorąc rzucać w ciemno granaty. Ginże, gin, 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 gin. Nie udało się. Nie udało się ubić, ale tak blisko było. Więc poszukałem, obiegnie po lewej stronie sobie. Chcemy w Blackhawku, czy chcemy w Blackhawku? Dobra, jest. Mogę strzelać? Tak, mogę, fajnie, więc trwa ostrzał. A to, że nic nie trafię z tego, to już szczegół totalny. Przeładujmy tutaj sobie broń. Jest przeładowana 31 tych. Dobra, rzućmy coś tam. Trafię. O, co to jest EOD? Nie wiem, co to jest EOD, ale znowu zginęłem. Ale dostałem EOD. Ach, kurde, obroniliśmy. Your team won the march. Yeah, Kanady, to na pewno nie jest Kanadyjczyk. To bardziej przypomina naprawdę Polaka. Chociaż ta morda trochę taka zapyziała, to może. Jakiś francuski Kanadyjczyk. O! Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim tutaj za razem spędzony czas, Orzeszek.
Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Pewnie nagram jeszcze parę tego wszystkiego. Tak czekam, powiem szczerze, na wersję na PC-ta, bo na pewno będzie lepsza grafika, będą tekstury przede wszystkim lepsze, bo teraz trochę mnie one przerażają. Więc do usłyszenia, do zobaczenia tam wszystkim. Cześć.